Cześć! Witamy Was na kanale Nałogowe Czytaczki. Dzisiaj będziemy wyjątkowo rozmawiać o książkach, które były polecane na innych kanałach, a nas bardzo, bardzo rozczarowały. Tak. Tak. Także opowiemy Wam o książce autorki, której nie potrafię wymówić nazwiska. Agneta Fleijer. Tak, Zapach Mężczyzny. Oraz o Sile Naomi Olderman, która niedługo ukaże się w Polsce. Już się ukazała, 9 maja. Dobrze, to ja zacznę od tego. Nie sugerujcie się ilością zakładek, ponieważ mam tak, że lubię podkreślać ładne zdania i fragmenty, które mi się podobały. Natomiast jeżeli miesiąc po przeczytaniu książki nic z niej nie pamiętam, To znaczy, że była słaba. Tak. Zapach mężczyzny napisany jest w całości w trzeciej osobie, co dla mnie dało taki efekt dystansu przede wszystkim. Tak, ja miałam poczucie, że autorka, której są to wspomnienia, bardzo się od swoich własnych przeżyć dystansuje. I jeżeli bohaterka czy autorka odsuwa się od swoich przeżyć, to dla mnie same jest bardzo ciężko w nie wejść. Mhm. Tak, dlatego tą książkę przeczytałam, bardzo się, tak jak już wspominałam, rozczarowałam. Tak naprawdę nic już z niej nie pamiętam, poza jakimś tam ogólnym zarysem przygód głównej bohaterki z różnymi mężczyznami, różnych jej związków, które właśnie we mnie nic nie pozostawiły. Nie mam poczucia, że się czegokolwiek nauczyłam, czy że doznałam jakiegoś głębokiego spojrzenia. Mm-hmm. I ponieważ jest ona tak ładnie wydana, jak widać, i była też, tak jak już mówiłam, gdzieś tam indziej polecana, więc dla mnie to było bardzo duże rozczarowanie. Także odradzam. A ja, The Power, czyli Siła, Naomi Olderman. Książka, która w zeszłym roku wygrała nagrodę Bailey's Women's Prize for Fiction, czyli nagrodę, która jest przyznawana dla najlepszej powieści napisanej przez kobietę i wydanej w Anglii w okresie roku, tam chyba od jakiegoś kwietnia do kwietnia. I ze względu na to, nie ukrywam, sięgnęłam po tę książkę i dla mnie ona była sprzedana jako książka bardzo feministyczna, jako takie nowe spojrzenie na to, co by było gdyby, bo cała fabuła opiera się na takiej jednej zmianie genetycznej, która zachodzi w kobietach i to jest zmiana, dzięki której kobiety nagle produkują energię elektryczną, prąd i mogą razić prądem. Po prostu okazuje się, że nagle są silniejsze fizycznie niż mężczyźni. I sama koncepcja tego, sam pomysł na to wydawał mi się bardzo ciekawy i wydawało mi się, że jeżeli tutaj będzie to dobrze opowiedziane, no to może to być naprawdę ciekawa książka, taka nowa bardzo. Ale bardzo mnie rozczarowało zakończenie. Nie będę zbyt dużo mówić, ale tylko może dodam, że to wcale dla mnie nie była książka feministyczna. To była książka o tym, jak tak naprawdę bez względu na to, kto jest silniejszy, to hierarchia nadal będzie i nadal ci silniejsi będą się znęcać nad tymi słabszymi. Więc absolutnie nie ma takiej zmiany na lepsze, zmiany, która by miała doprowadzić może do wyrównania stosunków między kobietami a mężczyznami, czy między w ogóle płciami różnymi. I to był taki główny zarzut. Drugi zarzut, jaki mam wobec tej książki, to jest język. I to jest to, że ta książka bardziej nadawałaby się dla mnie do przedziału young adult, czyli do tej kategorii młodzieżowej. Dlatego, że raz, że bohaterki są w tym przedziale właśnie nastoletnim, tam między chyba 13, nie wiem, 19 latami,
I nie jest to jakieś takie, nie wiem, czasami można pisać z perspektywy nastolatek, ale poruszając głębsze problemy, a tutaj jednak moim zdaniem te przeżycia i akcja no nie jest, no po prostu nie. Ostatnio mówiłyśmy też o Elenie Ferrante, u której bohaterki również są nastolatkami, ale ja zupełnie nie miałam poczucia, żeby to była książka dla dzieci. Tak, a tutaj jest to wszystko bardzo mocno spłycone moim zdaniem. Oczywiście mamy też perspektywy innych postaci, wśród których są mężczyźni, ale to nie zmienia faktu, że całość tej książki dla mnie była bardzo trudna do przebrnięcia. Ja się gubiłam, w pewnych momentach odpływałam, w ogóle zaczynałam myśleć o czymś zupełnie innym. No i jak powiedziałam, końcówka nie. Bardzo mi się nie podobała. Czyli to jest taki znak, że czasami książki, które są polecane albo zdobywają nagrody, wcale niekoniecznie są najlepszą pozycją. Tutaj jeszcze oczywiście dochodzi do tego jedna kwestia, a mianowicie to, że bardzo często mamy bardzo wysokie oczekiwania wobec książek, po które sięgamy. I mam wrażenie, że często przez to też, jeżeli te książki nie są aż tak dobre i nie robią na nas aż takiego wrażenia, to mamy taką bardzo mocno negatywną reakcję wobec nich. I może te książki, one nie są może takie bardzo złe, tylko po prostu... Może są przeciętne, nie wiem. Nie. Wiele osób oczywiście się zachwyca. No, te książki są chwalone, no ale oczywiście każdy niech sam zdecyduje za siebie i no, my akurat nie polecamy, ale oczywiście nie będziemy krytykować osób, które uważają, że to jest warta uwagi literatura. No oczywiście, każdy ma prawo do własnego zdania i każdy ma inny gust. Natomiast no ja uważam, że to nie była w moim przypadku kwestia za wysokich oczekiwań. Mm-hmm. Że dla mnie właśnie dystans, o którym już wspominałam, dał bardzo dziwny efekt. Tak? Mm-hmm, jasne. No to... Cały czas miałam poczucie, że czytam historię, że czytam po prostu książkę, mm-hmm. a nie tak jak się często zdarza, tak, że zatapiamy się w lekturze. Tak, mm-hmm. tak jak z Fernandą, że zatopiłam się i po prostu płynęłam, mm-hmm. tak, razem z lekturą. A tutaj cały czas czułam, że trzymam książkę w ręku i, tak, i że mnie nudzi. Dobrze, to by było na tyle. Następnym razem polecimy Wam coś bardziej godnego uwagi. Dziękujemy. Cześć. Cześć.